Cześć mordy, z tej strony Kaluch, witam serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie, proszę państwa. To co widzicie nie napawa optymizmem. Przetransportowali nas do Los Santos i znajdujemy się przed jakimś, kurczę, sądem najwyższym. Tam się sąd, sędzia się schował. Generalnie przypał, moi drodzy, i pewnie zaraz usłyszymy coś bardzo niemiłego. Ale ja mam dla was niesamowicie miłą wiadomość na starcie tego odcinka. Nie dość, że w tym tygodniu będzie policja versus złodzieje z gościem specjalnym, plus najprawdopodobniej w poniedziałek wielkanocny nowy sezon Policja vs. Złodzieje, plus oczywiście Prawdziwe Życie w tym tygodniu jeszcze, jak tylko będzie 45 tysięcy w górę, to jeszcze jedna niesamowita wiadomość. Widzowie, spędzamy razem wakacje. Nie przesłyszeliście się, moi drodzy, TK Camp edycja pierwsza, czyli obóz Team Kaluch już w te wakacje. Jeśli chcecie jechać ze mną na wakacje, spotkać Madi, Wiki, Ospka, ekipę TK i wielu więcej, to zapraszamy serdecznie. Link w opisie ze wszystkimi szczegółami, co będziemy robić, gdzie jest obóz, w jakim terminie. Wszystko to znajdziecie w opisie i od 19 kwietnia możecie już bukować swoje miejsca na obozie. Więc proszę państwa, ilość miejsc jest ograniczona. Jak chcesz się znaleźć ze mną na obozie, musisz się śpieszyć. Zapraszam do opisu, proszę państwa. 15-21 sierpnia, obóz TK Camp, proszę państwa, edycja pierwsza. A na nim warsztaty ze mną, spotkania z Madi Wiki, mecz z ekipą TK, zabawa w podchody i fajne gierki terenowe z Ospkiem i z całą ekipką. Moi drodzy, ja więcej zdradzał nie będę, po prostu sami sprawdźcie, jak to wygląda. I już od 19 do 12 rezerwujcie swój pobyt, moi drodzy, i widzimy się w sierpniu. Ale się jaram, kurczę, nie mogę się doczekać. Buddy za kamerą też się uśmiecha. Będzie fajnie, fajnie, że będziemy mogli was spotkać. No i będziemy, mam nadzieję, dobrze się bawić. Oczywiście będziemy nagrywać też odcinki, więc no kurczę, byczku, jak chcesz się znaleźć na moim kanale, to to jest dobra okazja. Wszystkie linki w opisie, zapraszam. A teraz wracamy do odcinka. Byczku, więc jak chcesz ze mną jechać za wakacje, 19 rozpoczyna się booking, więc bukuj sobie ten termin i w sierpniu lecimy, gramy w piłę i generalnie bawimy się. Mam nadzieję, że wam się to wszystko spodoba, ja się nie mogę doczekać i mam nadzieję, że będzie ekstra. Proszę państwa, czy ja pójdę do więzienia? Może zapytam swojego adwokata, którego przecież on już raz mi pomagał. Panie adwokat. Tak? My pójdziemy do więzienia za to? No, nie powinniście, w sensie są szanse. Co? Ale... Więc cisza, proszę, otwieram rozprawę o charakterystyce 193-423K. Co jest? Jest tak, oskarżony Franklin Clinton, Ryan Edward oraz... To na szczęście. Jakiś młodzieniec. Jakiś młody młodzieniec. Zostali przyłapani na akcie wandalizmu. Jaki akcie tutaj wtargnięcia na teren, nie wykonywania polecenia funkcjonariusza. Wysłuchajmy teraz aktu oskarżenia. O kurde, wstał typ. Więc działając w imieniu pokrzywdzonego stanu liberty na podstawie artykułu 288 paragrafu 1 kodeksu karnego, artykułu 158 paragrafu 1 kodeksu karnego oraz artykułu 226 paragrafu kodeksu karnego, oskarżam Franklina Clintona oraz jego znajomych o zniszczenie mienia, ucieczkę przed upoważnionym organem ścigania, jakim jest Liberty City Police Department, oraz jego obrazę dnia 10 kwietnia 2022 roku. O shit. Dziękuję. Wniósł oskarżenie. Pan Franklin Clinton ma coś na własną obronę. Nie mam, przyznajemy się do winy i przepraszamy. Więc wynikniętych dowodów, które zostały przekazane nam przed rozprawą. Przepraszam chwilę, panie z tyłu w siwych włosach. Co tam z tyłu jest? Nakładam na pana karę porządkową w wysokości $1000 za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym według artykułu 49 paragrafu 1. Proszę o zaprzestanie działań. Niech pan przesta pić. Jest tak, według artykułu 288 paragrafu 1. Widzowie, co tu się dzieje? Jak my pójdziemy do paki, to przecież ja skisnę. Czyli zniszczenie mienia publicznego. Uważam za pana Franklina Clintona oraz Ryan Edwarda za winnego. No kurde, niedobrze. Franklin, chyba jestem wolny. Młody, ty kuratora będziesz miał. Zapomniał o mnie. Za artykuł 65a, czyli niewykonywanie poleceń funkcjonariusza Police Department bądź los Santos Police Department bądź jakiejkolwiek służby porządkowej, uważam za winnego. Wtargnięcie na teren prywatny. Ja pierdzielę. Uważam Franklina Clintona.
Według artykułu 193 kodeksu karnego uważam za winnego. Za ucieczkę przed funkcjonariuszami publicznymi. Według tutaj dowodów faktycznie jednak, uwaga, jednak nie uważam za, uważamy za winnego według stancji pierwszego, najwyższej stancji Sądu Najwyższego. Co jest? Ja się pogubiłem. Więc Franklina Clintona oraz Ryana Edwarda wskazuje na 100 godzin prac społecznych. O, jaki fart. Panie, jest pan genialny, panie adwokacie. Na podstawie artykułu 45 paragrafu pierwszego. Jest, moi drodzy, prace społeczne. Pana młodzieńczego wskazuje 3 miesiące pozbawienia wolności w zakładzie zamkniętym. Dla niepełnoletnich. Młody idzie do poprawczaka? To jest sprawiedliwe. Prace społeczne. Dać mu prace społeczne. Co jest? O kurde. Znoszę sprzeciw. Sprzeciw ma... Nie było pytania. Sprzeciw i nowa rozprawa będzie dla młodego chyba. Zaprzeczam. Oczywiście, oczywiście, można odwołać się do wyroku. Panie adwokacie, proszę się odwołać. Zgłaszam sprzeciw. Nie pójdzie młody do paki, no co mamy? Prace społeczne. A teraz zobaczymy, że tu siedzą ci wysłannicy, ministranci. Dokładnie. No według tutaj prawa pan tutaj młodociany jest na tyle pełnoletni, że mógłby spędzić czas 3 miesięcy w zakładzie no tak zwany poprawczaku. A ja mam pytanie. Jestem po 18 roku życia. Jeżeli zrobiłem to samo, co Franklin oraz Ryan, czemu nie dostanę takiej samej kary? Według mnie należą się dla niego również prace społeczne. Dokładnie. To powinno być wyznaczone w następnej rozprawie. No to młody, jeszcze cię będą po sądach tułać, dobrze? Zamykam rozprawę. Jak zamknął. No, czas młody, na branżyk. Do widzenia. Widzenia. Nic się nie przejmuj, młody, zaraz ci kolega tu pan adwokat. Mojego ojca. Panie adwokacie, na zewnątrz, zapraszam. Jasne. Takie dziwne to trochę, kurde, młody do poprawczaka. My prace społeczne. Ty, ja nawet nie wiem do kogo się zgłosić, może adwokat mi powie. Panie adwokacie, jak to wygląda z pracami społecznymi? Do kogo to się trzeba zgłosić, żeby to wypełniać i pracować? W Life Invaderze znajduje się wydział prac społecznych czy coś w tym stylu, więc aha, tam możesz się udać. Tam Amstaff, co jest, tak pijany? Ogólnie to o młodym nic nie wiedziałem. No. Z tobą ugrałem co mogłem i z no dziękujemy, dziękuję. Kolegą. Aha, to dlatego młody dostał taki wyrok. No to, tak. A nie da rady jeszcze pociągnąć jakby na kolejnej rozprawie? Jasne, dowiem się o co tam poszło bardziej, bo wiem, że sporo przewiniliście tam. No trochę nabroiliśmy, nie powiem, że zrobiłem co mogłem, ale zajmę się tą sprawą jeszcze, przyjrzę się jej. Dobra, super. A ile za dziś się należy? No 1500. Dobra. Przepraszam. Dobra, masz na pół. To była inna rozprawa sądowa. 750. Ten młody to nie ma iść do poprawczaka. Tylko ma mieć kuratora. Matko boska. To młody, wracaj tam. Ja się przepraszam. Tylko pan pójdzie za mną, ja tylko przybiję piątkę. Załatwcie i się widzimy na firmie, ja muszę lecieć. Dziękuję właśnie panu bardzo. Nie grało. Dobra, to do widzenia. Życzę powodzenia. Dobra, cześć. Cześć. Wszystko czego? Tylko dotknę. Szybko ich, zbaitowałem. Ty idę, bo mam motor z drugiej strony. Ty, właśnie, jaki motor? Chcesz zobaczyć? No. No to chodź. Ty, ale bestia. No Harley Davidson, chłopie, tylko że nie ma hamulców, ma coś nie tak z osią skrętu i ma ma opony flaki. Aha. No, ale do zrobienia wszystko, chłopie, Harley są to do restaurowania. Słuchaj, Ryan, ja się wyprowadzam z chaty, muszę trochę pobyć sam, wiesz? Wyprowadzasz? No, pogadamy na firmie, to ci wszystko opowiem, jadę do szefów im to ogłosić. Dobra. Kurde, kask se muszę kupić. No, to prawda. Kurbi na urodziny, dobra. Jadę się wyprowadzić, pisaliście, że trzeba troszkę zwolnić, za dużo jest różnych akcji, które się dzieją. Ja jestem tego samego zdania, że trzeba nam troszeczkę więcej stabilizacji, której nam ostatnio mocno brakuje. Czemu mi tak laguje grę? Co jest grane? Jaj, pękły mi opony, długo nie pojeździłem. Dlaczego mam 35 FPS-ów? Pękły mi opony, wracam do domu, mówiłem o przeprowadzce. Wiecie co się stało w międzyczasie? Skraszowało wszystkie serwery 5M'a i mieliśmy przerwę. Ja już poszedłem, robiłem sobie kolację, mówię, nie będzie odcinka na jutro. A tu okazało się, że jednak serwery wstały, jest godzina 1.
pierwsza i szanuję wszystkich i pozdrawiam wszystkich, którzy pomagają mi z tym odcinkiem, więc duża łapa w górę dla wszystkich osób, które spotkamy tutaj w świecie gry, bo to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Dziękuję wam bardzo, wszystkie te osoby, bo jest późno, a wy dalej jesteście, to się naprawdę szanuje i widzowie to doceniają. Dzięki tym osobom właśnie ten odcinek pojawia się na kanale, a ja już, moi drodzy, już tak stricte z gierką związane rzeczy, patrzcie, ja w ogóle jeżdżę, oś skrętu, szwankuję, hamulców nie ma, kasku Franklin nie ma, dramat, ale pisaliście, że spokojnie tym motocyklem mogę jeździć bez uprawnień większych, tylko prawo jazdy muszę mieć, więc to się na pewno cieszy i się szanuje, ale dużo osób też pisała, że kurczę, trzeba zmienić otoczenie, bo dużo się dzieje, brak stabilizacji Franklina, same jakieś przypałowe akcje, no to się źle może skończyć w przyszłości, dlatego proszę państwa, ja również jestem takiego zdania, trzeba wprost powiedzieć, wyprowadzamy się i nawet Franklin, ja tutaj na Twitterze znalazłem fajne ogłoszenie w dobrej cenie, aczkolwiek trochę lokalizacja nie jest chyba zbyt korzystna, dlatego ta cena taka jest, a nie inna. W każdym razie, no, zaraz sprawdzimy to miejsce. Zapomniałem, że nie mam hamulców, ale przynajmniej nie mam opon też, więc to nie jest takie trudne. O, będzie mi brakować tych świrów, ale Bubusia zabieramy ze sobą. O, co malutki, co malutki. Ale ja co jestem od czytania poradnika, ale tak? Podaj mi tą skrzynkę. Co wy robicie? Koło wymieniamy. O, fajnie, fajnie. Franklin, pomóż mi, chodź tu. Ja już ci nigdy nie pomogę. Koło musimy wymienić, a ten debil nie umie, kurde, tego. Śrubek odkręcić. Pomożesz mi, zapłacę ci. Weź te swoje pieniądze, schowaj. Musimy odkręcić to koło, bo się zekrzywiło. Słuchajcie, dzięki za wpłacenie kaucji. Dzięki za wpłacenie kaucji, mam wyrok obecnie, więc bardzo mi miło. Wyprowadzam się i nie chcę mieć z wami nic wspólnego na razie. Koło ten wymienić trzeba. Zabieram Franklin. Bubusia ze sobą. Franklin, przypadkiem ty nie chcesz mieć motocyklu naprawionego? Ale o czym ty mówisz? Ja się wyprowadzam. Weźcie sobie, dbajcie o swoje interesy. Koło wymienić trzeba. No wysłyszysz, on nawet się nie przejął tym, że... No więc dobra, ja się zmywam. Franklin, koło trzeba wymienić, wróć. Zostawisz tak nas? A co, my cię co? Nie zostawiliśmy. Aha, dałem ci pracę. Kto ci dał pracę, gdy byłeś bezdomny? Przypominam ci, że to ja koło byłem. Koło wymienić trzeba. A teraz nawet koła mi nie wymienić, tak? Co my zrobimy, jak wy chyba macie, cierpicie na jakieś zaniki pamięci, panowie. Zastanówcie się nad tym, co się ostatnio działo. Ja... Oj, to ty się też zastanów. Podjąłem decyzję. Koło wymienić. No, wymieniaj sobie, Bubusia, koło wymienić. Odklejeni jesteście. Dobra, koło wymieniaj. Siadaj, Bubuś. O. Koło. Jak tam ryczy? No dobrze, niech ryczy, kurde. Ale, moi drodzy, trzeba to było zrobić. I pisaliście o tym, że warto to zrobić. I dobrze, dobrze mi z tym, kurde. Odcinamy się trochę. Co prawda, Ryana i Liama trochę szkoda, aczkolwiek Liam to znalazł sobie chyba swoich ludzi. Trzymaj się, Bubuś. A Ryan sobie poradzi zawsze. Jak szczeka, ale chyba jest szczęśliwy, że wreszcie się zwijamy razem z nim. Mam 17 litrów paliwa w baku. Bardzo mało, ale driftem lata. Muszę naprawić te koła w ogóle. Zaraz to zrobię, tylko najpierw, proszę państwa, lecę do tego jednego ogłoszenia mieszkalnego. Może mi się od razu uda słapnąć to wszystko tak, ażeby sobie nowe mieszkanie ogarnąć już. Tutaj ten... A, ja mam tego znajomego z Customsa, kojarzycie? Tylko, że on zmienił salon teraz, ja zaraz do niego zadzwonię, bo on ma dobre cenki, kurde. Może by mi chociaż te koła naprawił, bo chyba hamulce i takie tam to będzie cięższy temat do zrealizowania. Na razie jednak, ja tutaj, moi drodzy, trochę okrężną drogą jadę. W ogóle dzisiaj taki... O, nie mam hamulców, przypominam. Taki trochę klasyczny odcineczek będzie. Na zasadzie więcej będę z wami rozmawiał. Trochę taki vibe, moi drodzy, wcześniejszego sezonu. Wcześniejszych dwóch sezonów w zasadzie. To wszystko dlatego, że też nie mamy zbyt dużo dzisiaj osób do nagrywce, ale i tak szanujemy wszystkich, którzy dotrwali, nie? Oczywiście z tych osób, co nam pomagają. Hotel, Motel Davis w zasadzie. Coś pięknego. I właśnie niedaleko, bo tam jest nasza siedziba firmy, a tutaj jest, moi drodzy, gdzieś ten agent nieruchomości, z którym się umawiałem. Czy to jest mój Peugeot? Ale to jest też ten dom z ogłoszenia. O, dzień dobry, Franklin Clinton. To z panem rozmawiałem na temat mieszkania tutaj w tej dzielnicy. Tak. A pan nie kupił ode mnie Peugeota czasem? A właśnie, skądś pana kojarzyłem. Oho, no proszę, a pan w nieruchomościach pracuje? No tak się złożyło. Dobra, bo widziałem, że dobra cena nawet. I o co to chodzi? Co to za mieszkanie? Oprowadzi mnie pan tu? No zapraszam. Ale będzie miejsca, Bubuś będzie miał dużo miejsca, widzowie. Ja będę miał... Niska z tego względu, o? Że dosyć gorąco tutaj w okolicy. Gorąco to znaczy co? Że ciepło? No po prostu gorąco. Ale co to znaczy gorąco? A tutaj taka sypialnia, okej. Okay. Gorąco w tej okolicy. Dosyć przytulnie tutaj. No całkiem fajne mieszkanie, jak na tę część miasta. Telewizor,
Meblościanka. Drzwi są u stolarza, wow. Ponieważ i no. Trochę farba zeszła, więc za to nie będą dostarczone. A, będą tu drzwi, no to świetnie. Praleczka jest, dobra, prysznice. Kurde, bardzo fajnie, powiem panu. Jaki to jest metraż? O, aktualnie nie pamiętam, ale... No tak na oko to ze 100 metrów. Nie no, z 70 metrów to tu jest, co? No jakoś tak, tak, tak na oko. No, a jeszcze ogródek? Uuu. Tak. I wow, garek. A to czyje? No to razem z wynajęciem mieszkania. Ha, i te piwka i burgerek też? Oczywiście. Dobra, jeszcze coś... do garażu zapraszam. A jeszcze garaż jest, o kurde. Widzowie, mam gdzie trzymać Harley'a, mam gdzie robić imprezy. Zobaczcie, ten teren w zasadzie mógłby należeć do nas. W sensie wynajmujemy, bo nie kupimy, nie? Jaki garaż duży? Jeszcze inny pojazd powinien się zmieścić. Kurde, to tu dwa samochody wejdą, proszę pana, jakby się uparł. Nawet i trzy. No dobra, ale teraz to, no fajnie to wszystko wygląda, ale niech mi pan powie, ile to kosztuje, nie? Za tydzień to będzie 2500 plus opłaty 700 dolarów, czyli 3200 za tydzień. 3200 za tydzień, o kurde, trochę dużo. 7 odcinków, widzowie, 3200. To mogę panu zejść do 3000. No jakby pan zszedł, tak, No. To ja mogę panu zejść do 3000. No właśnie, dobra, no to wie pan co? Chociaż on i tak przepłacił za tego Peugeota. 3000 jak najbardziej chyba na tydzień jestem w stanie, ale nie obiecuję, że przedłużę, bo jakby ja chcę odpocząć, a wie pan. Jak się będzie opylać, no to jasne, nie? Dobrze, o, dobrze, pieskowi rozumiem. Się podoba, widzi pan. To fajnie. Dobra, podpiszmy umowę, co? Podoba ci się? No i dobrze, o to chodzi. To proszę nam podpis. Tak, tu dowód osobisty podpisany, proszę bardzo. Dziękuję. I co, 3000, tak? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. O życzę kurde. Życzę miłego wypoczynku. Dobrze, już sobie wjadę tym motocyklem do garażu, ale w proszę sumie pan. Muszę na firmę jechać. Wie pan, ja tu mam nieopodal firmę, ale pies się cieszy, ty. Bubuś! Chodź, nakarmimy cię, zostaniesz w domu. Dobra, widzowie, pies się cieszy, to jest najważniejszy. Chociaż te browary muszę stąd wziąć. Bubuś, tylko nie pij browarków. Nie, 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 to nie dla ciebie, nie dla psa, chodź. Chcesz pi... Ej, nie warz za mnie, chcesz pizzę? Dobra, widzowie, dajemy mu pizzę. Dobra, Bubuś, szamaj. I zostań w domu ładnie, czekaj na mnie. Daj mu pizzę, widzowie, niech szama, niech broni domu. Ja oczywiście klucze dostałem, więc kurde, fajnie zmienić otoczenie, a całkiem fajna lokacja. Niedaleko motelu Davis. Naprzeciwko jest tego. A, ale my już zażegnaliśmy trochę konflikt. Ten motel, co my żeśmy go tam obsmarowali kiedyś. Dobra, muszę drzwi zamknąć. Wiecie, czasami brakuje właśnie takiego chillu, nie? Prawdziwego życia, takiego egzystowania. Po prostu zamykania domu, zostawiania pieska. Dużo się dzieje, dlatego troszkę trzeba odpuścić. I cieszę się, że też jesteście za. Ale mam sąsiada, który ma tu, kurde, samochód jakiś. Jakąś rudery naprzeciwko, ale jajce. A, też jest chata na wynajęcie, no nieważne. W każdym razie, firma wzywa. Ja dalej jestem na galowo ubrany, ale dobrze, że na firmie mam ubranie. Kurde, nie mam hamulców, zapominam. Ty, a ja źle pojechałem. Co ja robię za dziadostwo? Przecież widzowie, ja mam do firmy kawałeczek. Ja się zagadałem. Patrzcie, tu jest moja chata, a moja firma, jeden z dwóch banerów, powinien być gdzieś tutaj już, nie? Patrzcie, jaka to jest ideolo lokalizacja. Nie widzę ty. O jest, dobra, ekipa do wnosi, przeprowadzki Los Santos. No teraz już świadczymy usługi kurierskie również, takie wiecie, przewozowe. Ponoć dotarło do nas Iveco, bo zostało przywiezione z Liberty. Ja tak się zastanawiam, kurde, przydałoby się też może faktycznie odrobić już te prace społeczne. Przypominam, że jak nie wykonamy i nie odrobimy prac społecznych, najprawdopodobniej wylądujemy w pace, tego chyba nikt by nie chciał. No szybkie okulary też tak. O kurde! To jest szybki gość, wiesz. O co chodzi? Cześć, Ryan. Cześć. Pizzą. My się gdzieś tam Christian. Znam, coś kojarzę, witam w naszej firmie, o co chodzi? No tutaj dostałem wizytówkę i miałem się zgłosić do pracy. A, no tak, pan Christian. Ja jestem od Ale Christian jest szefem. Od ministrantów tam. Od Alberta. Tak, od ministranta, no rozumiem. A co, byś chciał popracować z nami? Dobra, zapraszam do biura, pogadamy. Chłopaki, będziemy musieli brunce oddać ten. Weźcie, przygrzejcie Iveco i się przebierzcie w ciuchy, co? Dobra. Chodź, Christian, do środka. A, w ogóle patrzcie, poczekaj chwilkę. Dobrze. Rozgość się. Patrzcie w ogóle, co mamy. Mamy, moi drodzy, tutaj te, kurcze, parasole. Za to wszystko wyszło 1000 dolców, dosyć dużo, więc to schodzi z naszego konta. Muszę się też z chłopakami podzielić pieniędzmi i pisaliście, żeby dać im 7000 dolarów.
towarów. Zaraz im to tutaj dam i się podzielą po prostu między sobą. Myślę, że Ryan i tak więcej weźmie dla siebie. Dobra, Krystek, no to mi powiedz, ty do roboty byś chciał, tak? Tak, do roboty. No fajny chłopak jesteś, taki silny, nie? I w ogóle. No coś tam trenuję. Ale jest, kurde, Krystian niemożliwy. A skąd pochodzisz, bo masz takie imię dosyć europejskie? Moja mama jest z Polski, nie wiem, czy wie pan, gdzie to jest. Tam no, Europa, coś słyszałem. No. A mój tata tu z Liberty pochodzi. A to taka hybrydka jesteś, co? No tak. Mam na imię Krystian Kamel. Krystian Kamel. Świetnie. Krystian, no to co? Słuchaj, u nas potrzeba ludzi do pracy, tak jak widzisz, tu młody dobrze robi. Tak, chłopaki widzę, dobrze już. Robią. Chłopaki dobrze robią, wszystko jest w porządku. Z nimi zapoznałem. Poprowadzili mnie. Chodźmy na zewnątrz, ci pokażę jeszcze, co tu mamy w firmie. Mamy tutaj takie samochód jeden, jest Iveco, lawetę, no ale się rozwijamy, nie? Cały czas. Widzę. Bardzo mi się tutaj podoba. Co? Ale fajny ten Krystian. Fajny teren. Pierwszy jest bardzo, to jest Liberty jest, nie da się oddychać, a mi to jest potrzebne do treningów. A lubisz taką fizyczną robotę? Uwielbiam. To ile by ci satysfakcjonowało na rękę? Nie wiem, myślę, że z 2000. Za dniówkę? Nie, za miesiąc. A, dobra, no to pomyślimy. Tak, chcesz na test jechać z nami dzisiaj do roboty? Jasne. Ubierzemy, chłopaki, nie? Tutaj no, taki. No, trzy franki przebierz. Dobra, idę się przebrać, rozgrzewajcie auto, jedziemy... no mamy Iveco, ale policzymy jej, jak weźmiesz pony, to jeszcze policzymy jej drugi samochód. No, biorę pony. Jak może Ryan pojedzie z Krystianem, a ja pojadę z tobą na dwa auta. Nie, ja muszę Krystiana poznać, więc ja z Krystianem pojadę, ja dobra? Z Ryanem. Pojedziemy Iveco. Czekaj na mnie, ja się przebiorę tylko. Jaki ten Krystian jest śmieszny. Ale kurde, 2000 za miesiąc? To on jakieś grosze będzie zarabiał dziennie do tych opłat, więc no bierzemy go na test. Dobra, ja przebrany w przeprowadzkowe ciuchy. Oczywiście wgramy sobie addony, bo już stworzył dla nas Nazix, fajne ciuszki i Ardzix, więc dzięki, chłopaki, na pewno wgramy w kolejnym odcinku. Dobra, Krystek, chodź. Rozgrzane? To jedziemy, co? Rozgrzane, nie wiem jak rozgrzałem, nie wiem czy czegoś nie zniszczyłem, bo ja nie potrafię. No już ten Liam spalił sprzęgło. Musimy, moi drodzy, malowanie jest mega fajne, ale będzie trzeba jakby już naszą nazwę firmy tutaj wrzucić, ale kurde, wyjeżdżamy. Musimy naszą firemkę rozwijać. Dziś teoretycznie w pracy strażaka mamy wolne. Chociaż szef się nie kontaktował ze mną od momentu, jak nie przyszedłem do roboty, odkąd miałem wolne tam wtedy, nie? A teraz mi wypada ustawowo, wtedy wziąłem na żądanie. Kurde, ciężko trochę powiedzieć, co dokładnie z tą pracą strażaka. O, będzie, co to za typ? Widziałeś, Krystian, jak mi zajechał? No. Niepoważny człowiek, tak. My tacy nie jesteśmy. No, a ty lubisz się bić? Bo wiesz, my takich agresorów to też nie szukamy za bardzo. Aaaa! Ty. O kurde, przepraszam. Patrzyłem na ciebie, Krystian. Czy jesteś rozumiem. Cały? Nic mi się nie stało. Lubić? Nie lubię, ale... ale, świetnie gada. Jest. Czasem trzeba się bronić. No, wiadomo. Miejmy nadzieję, że nie będzie trzeba w tej robocie, nie będziesz musiał. Widzowie, transport jeszcze zaciągnięty, albo po prostu zlecenie wzięte jeszcze w Liberty City. Ale bardzo nam się... Zasno, okolico. No, bogata. I do znajomej tutaj koleżanki wieziemy te sprzęty. Ty, przegapiłem chyba wjazd. No to właśnie ktoś stał, tutaj zawróci. Ej, nie w tą stronę. Co jest, jakieś rondo takie, moi drodzy, że nie wiadomo jak tu jechać. W każdym razie, no trzeba to wezwanie skończyć, prawda, tutaj. O kurde, tu co? O, tu stoi. Fajne te tablety. Cześć. Poproszę. Ekipa to wnosi, podjechała po raz kolejny do naszej stałej klientki. Wszystko dobrze, to teledyskują wykorzystam. Witaj, Franki, witaj. Cześć, tak się złożyło, że ponoć przyjęliśmy twoje zlecenie z Liberty. Co ty to jakieś... No tak, no, teledysk robię. Sezon drugi, Brunki. Ta, Brunka, sezon drugi? No oczywiście, teledysk. Poznaj Krystiana, Krystek to nasz nowy pracownik. Tak. Przyszły. Witam, mam na imię Krystian. No dzień dobry. Miło cię poznać, Krystianie. Fajny chłopak, nie? Panią też. No popatrz, ja sobie tu załatwiłem tych ochroniarzy z Wenezueli. No i co będą oni? Będą mi willę chronić, bo tutaj jacyś krasują, jacyś hejterzy. Hejterzy? Znowu ci obsmarowują willę? Hejter. No nawet tableta dostałam takiego i tutaj mam kamery. Wszystko widać ładnie, wszystko widać. Teraz już jestem bezpieczna. Super, Brunka. A kiedy ten teledysk będzie robiony? Teledysk? No na dniach właśnie miałem cię prosić o pomoc. Co no ty to na to? Coś tam podrobię, ale to ja, u mnie cennik trochę wzrósł od ostatniego czasu, nie? Franki, nie dogadamy się, no przecież jesteśmy kolegami, tak? No wiadomo, a... No. Jak tam wasza relacja? Wyśmienicie. O jakiej relacji mówimy? Wyśmienicie. Ryan, tak? Dobrze jest robią, w porządku? Tak, wszystko jest. Franki, nie, dobrze jest nie. W porządku.
Powiem ci tak. No. Mamy już tekst piosenki. Ryan też tam wystąpi. O, no to chyba się relacja poprawia. Dobrze, dobrze. W takim razie no, dzieci... No, żebyś się nie zdziwił. Dzieci wyładować te sprzęty do domu, to ładujemy, czy na zewnątrz? Nie, no zostawcie. Tutaj chroniarze pomogą, myślę, bo im dopłacę, no. Dobra, nie będę ja was obciążać muszę, dodatkowo. Muszę zrobić kupę. Mogę wejść do domu? No idź, idź. Dobra, chłopaki, dacie radę wyładować? Tak. Dobra, Krystian, działajcie. Prosto i po lewej. Dobra. Ej, chciałem zobaczyć, jaki ona ma ten dom w środku, więc... Żeby nie pracować tutaj, to na chwilę się zwinę stąd. Niech oni wyładowują. Ja do domu na chwilę, dobra? Ma problemu. Dzięki. Okej, ale willa. Yo, Brunka sezon drugi. Ale, ej, ładny ten dom. Zobaczcie, jak to wygląda. Kurde, ile tu jest miejsca w porównaniu do tej mojej willi. Tu jakiś management siedzi, ja nawet nie chcę tu podglądać. Ty, powiem, że się zgubiłem. Trochę pochodzę se tu po tym domu. O. No i można robić dwóje. Prawdziwe życie. Chcieliście więcej prawdziwego życia? Proszę bardzo. Pomoc, gdzie to się... Gdzie to zanieść? Proszę, się uwijają. Drzwiami. Jesteś po prostu do niczego, do niczego. Się też cię kocham, co to co tu się dzieje? Nie wiem. Ryan mnie obraża. Znieśli już wszystko, czy jeszcze czegoś brakuje? Co? Ona ma te dni, rozumiesz? A, kumam. Gdzie to zanieść? Te dni, żeby cię zabić! Też cię kocham, proszę tak. Proszę się uspokoić. Gdzie to zanieść? Krystianie, nie wtrącaj się w tą relację, proszę. To jest sprawa między mną, a tym... Dobra, gdzie to zanieść się pytał? Krystian akurat może. Zostaw, powiedziałem! Dobra, wszystko wyładowaliście, nie denerwować się, przestańcie. No, ale tutaj gdzie to zostało? Tu zostało. Dostaw pod drzwiami. Ochroniarze z Wenezueli mi pomogą. Dobra, jak będziesz kręciła ten teledysk, to się odezwij do mnie, to ja coś tam ponagrywać mogę. Tamten dysk ci pomoże? Ma ręce i nogi jak kij od golfa, jak zaraz ci pomoże. Twoi ochroniarze z Wenezueli skończą w Wenezueli. Tak. Dobra, ej, ja nie wiem, może ty przemówisz temu Ryanowi do rozumu. On mi tu podgląda willę lornetką. Ja nie wiem. Nie wiem, ty masz urojenia. Zaraz go ochroniarze pogonią. Dobra, że... zaraz z nim pogadam, dobra. Ja nie śpię czwartą noc, wiem, że po mnie widać. Słuchaj, ale... 7 tysięcy dolców ja się należy za to, kochana. Ale ten, jak to? Twój menadżer miał zrobić przelew, to płaci się przelewem czy gotówką? Opłacone było chyba, nie? A, to jeszcze przelew nie dotarł. Dobra, to mu powiedz, żeby mi przelał, okej? Okay? Franklin, ale ty coś kombinujesz. Przecież ty dostajesz pieniądze od tego Meksykanina w Liberty. Nie. No ale właśnie nie, ty. To może cię oskamowali. Franklin, ty coś kombinujesz. No nie, ja się nie dostałem. Nie dostałem na pieniądze. Hej, nawet mnie nie denerwuj, ja nie jestem taką osobą. Nie dostałem tych pieniędzy. Meksykanin miał ci przesłać, nie ja. No ale mi nie przesłał. Ja płaciłam za towar. Dobra, Brunka, muszę to zweryfikować, dam ci znać SMS-em. No, dobra, Franklin, będziemy w kontakcie, no. Cześć, co papa, jest? Jakiś, ktoś tu jakiś wałka przykręcił. Ja nie dostałem tych pieniędzy, widzowie. A ona też się zarzeka, że jakby nie ma. O co chodzi, Krystian wsiadł? Siedzi. No jak ci się, Krystian, podobało? Fajno, fajna robota, ciekawi ludzie tutaj tacy. No, gwiazdy możesz poznać, wiesz, co chodzi. Widziałem to na takiej platformie, tą panią właśnie. No, to influencerka jest, no. Dobrze, Krystek, dajesz egzamin, jak chcesz jutro przyjść do roboty, to podpiszemy umowę już tak pełnoprawnie. Dobrze. To będzie pierwszy nasz pracownik pełnoprawny. Dziękuję za szansę. Nie ma problemu, Krystek. Moi drodzy, na razie zleceń z tego, co widzę, żadnych nie ma. Podjeżdżamy na naszą siedzibkę firmy. Tu jacyś pracownicy stoją. Co to za goście? Kurde, jak się rozsiedli, może to jacyś klienci. Chyba szukają problemu. Nie, Krystian, spokojnie. Nie bij klientów, ty musisz być miły, wiesz, o co chodzi. Dobrze. Chyba szukają problemu, drodzy. Chłopaki, sprawa jest taka, że muszę jechać sobie naprawić ten motocykl, bo to się tak jeździć nie da. A wy co myślicie o tych pracach społecznych? Robicie coś, czy nie? Nie wiem. Ja to mam kuratora, ale pewnie pogadam i tak będę. Ja może się przejdę tam do tego Live Invadera, dowiem się co i jak i wam dam znać, co? Franki, ja mam taką zasadę, że wiesz, ja pracuję u brata, a brat za robotą lata. On mi to podbije, że pracuje, a wiesz... Ja ci powiem tak. Ten ogarnie. Ja się ostatecznie tam na zapleczu dogadałem z tym siedzenią, że miałem do wyboru kuratora albo te prace, to ostatecznie wybrałem te prace, bo jak będę się zmobilizuję, to w chwilę wyrobię, nie? Dobra, no to słuchajcie, ja wam dam znać, jak to wygląda, okej? Okay? Dobra. Krystek, to jak chcesz, to możesz iść do domu chyba, że... Tak, już pójdę do domu, dziękuję. No, do cześć. Widzenia. Jaki miły chłopak. Ja taki na galowo dzisiaj, ale tylko taki strój mam. Dobra, pany, jadę. Do zobaczenia. Dobra, my też idziemy na miasto. No siema. Sobie.
Siema. Skoczę do tego mechanika. Musiałby się jego kontakt usunąć, bo nie mam. Ej, mam 5 litrów paliwa, już mi motocykl przerywa. Muszę dotankować, ale twardo się doszłapałem. Ej, jak krzywy felgi jeżdżąc bez tych opon. Co ja w ogóle odwalam? Będziecie zaraz pisać, że Kaluch, dlaczego ty tak jeździsz? No przecież to jest głupota. Na razie muszę zatankować, widzowie. 7 litrów to jest zdecydowanie za mało. 30 dolców, moi drodzy, mi wzięło, ale mam 27 litrów paliwa. Muszę się doszłapać do Customsa aż pod plazę, więc kawałek pojadę. Ale kurde, pięknie wygląda Franklin na tym motocyklu i generalnie pisaliście, że przepiękny motocykl kupiłem. Też się z tym zgadzam. Yo, o kurde, a co tu się dzieje? Dzień dobry, w porządku wszystko? Jasne, jasne. O Jezu, coś się paliło. Padł ofiarą wandalizmu przez Kiboli i nie jest w najlepszym stanie. Rozumiem. Ja mam taką prośbę, bo tam pisałem do tego ziomeczka, jak on to się nazywa? Jack? Ten taki wasz pracownik, co taki miły jest. Ale nie odbiera, to on dzisiaj w robocie, nie jest tak? Dzisiaj nie ma na zmianie żadnego Jacka. A, no wie pan co, ja bym tylko... Bo tak, bo tutaj w tym motocyklu moim jest do zrobienia... Oś skrętu, tylko... dziękuję bardzo. Oś skrętu, nie ma hamulców totalnie, ale nie ma też opon. Ja bym tylko opony no chciał. Opon. Bez hamulców to tam przeżyje, wie pan, ale opony potrzebuje na zaraz, to się uda coś? No to możemy wymienić, myślę, tak jakaś... 20 minut. Okej, okay, bo tu widzę jakaś klientela mocna, to ja nie chcę przeszkadzać, nie? Jakby się udało, no to by było ekstra, to bym poczekał, co? Dobra, dobra, to ja już mówię ekstra, do ciebie, dziękuję. Czas na zjedzenie obiadu. Franklin totalnie nie żywi się zbyt zdrowo. Niech mi te opony chociaż zrobią. Na hamulce to będę musiał trochę poczekać, nie? O, jak ładnie wygląda. Wszystko wymienione. Super, kurde, piękna robota. Fajne te opony, ile płacę za nie? Proszę pana, za wymianę opon stówka. Stówka dolarów. Stówka tylko? Ale to przecież nowe gumy kupiłem. To za wymianę plus, plus. Ale ja gumy. Mówię robocizna, proszę pana. A. Spokojnie. No a tak za koła, ogólnie? Za koła, jak wstawiłeś mu opony? Szeroka wstawiłem, jakaś jest, kurde. Wstawiłem te szerokie, co przyszły z tego, z tych niesprzedanych z tej firmy, co mieliśmy przed sobą. A. To chyba tam 200, tak? Dobra, tak, to 300 będzie tańsze. Aha, dobra, dobra. 300, dobra. 300 bardzo. Stówka za opony była, jasne. Dobra, Jackie, dotankuj jeszcze panu tutaj. O, pięknie. Ale czemu to tak, z jakiej okazji? No, proszę pana, no solidna firma, tak? No ja pierdzielę, to ja tu będę do was przyjeżdżał częściej, jak będziecie tankować. Jasne, zapraszamy. Ty, tankują furę. Wszyscy klienci zadowoleni. Wystawię piątkę w internecie. Super, super. Może pan na aplikacji Life Invadera właśnie. Dobra, dobra, dziękuję bardzo. Zapraszamy ponownie. Dziękuję. Żeby pan przegląd zdał, to trzeba naprawić do końca, także zapraszamy. Ja tu ten przyjadę na tę ośkę i przyjadę na te hamulce, dobra? Jasne, fantastycznie. Jego dnia, do widzenia. Co za miła firma, ale życzliwi ludzie, podoba mi się to. Ale teraz to się jeździ, no tylko że teraz muszę bardziej uważać, bo jakby... Ej, nie mam hamulców! Jakie to jest skrętne, to znaczy jakie to jest szybkie, ej. Mam jeszcze jedną rzecz. Czyli te prace społeczne w Life Invaderze. Ja bym chciał to bardzo sprawdzić, jak to wygląda. Dowiem się, czy coś tu się w ogóle dzieje, nie? Widzowie, dostałem przed chwilą informację o tym, że mogę tutaj rozpocząć sobie prackę. A czemu by nie społeczną? I na przykład dzisiaj, z tego co widzę, jest poster job, czyli co, rozwieszanie plakatów na mieście? Ale jaja, dobra, klikam. Biorę te plakaty w takim razie. Yo, no dobra, no to lecimy. Head the market location and place a poster. Muszę, moi drodzy, lecieć do jakiejś konkretnej lokacji i wstawić tam po prostu plakaty. Niezła robota, mam nadzieję, że jakby automatycznie mi się będzie zbijać ten dzień prac społecznych. Fajnie to wygląda, tylko muszę uważać, że kurde, no na przykład teraz jadę pod prąd? Nie, 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 jadę dobrze. 2 kilometry stąd, widzowie, jest jakiś punkt, do którego powinienem zajechać. Nie no, kask mi jest potrzebny ASAP teraz. Ale Harley'a mam potężnego, bez skitu. Ale kurde, przez to, że są prace społeczne, to można tak troszkę w starym stylu poprowadzić odcinki, czyli troszeczkę popracować solo, troszeczkę pewnie z ludźmi będę pracował, no różnie bywa. Natomiast widzę, że ten poster job, który mam dzisiaj, no to jest stricte taka solowa robota trochę, nie? O kurde, tu powinienem skręcić, nie mam hamult. Ja pierdzielę, no jestem dzbanem, wszystko w porządku, ale się chłop porysował. Ja pierdylam. Hamulce needed. 500 metrów stąd, w zasadzie co? Przy kasynie? Lol. Dobra, sprawdzam, o co to chodzi. O, press E to place the poster. Serio mogę na kasynie takie rzeczy robić? No ale to miasto, miasto jakby funduje i tak dalej. Patrzcie, jak to wygląda. Tale of Us. Franklin jakieś tutaj plakaty przyczepia. Do czego jakby one nawiązują, tego nie wiem. Widzę, że się ten wtopił do połowy.
głowy, ale dobra, lećmy dalej. Bo pewnie podejrzewam, że zaraz będę miał kolejny barker. Tak jest, kilometr 400 metrów. Jazda, ale fajna robota. Poza tym, że jakby nie dostajemy w ogóle kasy za to rozwieszanie tych plakatów, to jest kolejne miejsce, ale ja nie mam hamulców, więc muszę na luzie dolecieć. To całkiem przyjemniacko, nie? Tutaj. Tu jest dobre miejsce, bo tu dużo ludzi chodzi. Dużo korpo ziomeczków. Zobaczymy. Przyczepiej, Franklin. Applying poster. O, tu jakiś inny. Tu jakiś show, proszę państwa, chyba czyjeś. Los Santos to są autentyczne plakaty. Patrzcie, jakiś Dixon jest w Los Santos. Przyczyńmy się dla społeczeństwa i popracujmy. Ty, kolejny plakat znowu w tym samym miejscu mamy chyba. Kolejny, jeszcze taki. O kurde, The Black Madonna. Kolejne jakieś wydarzenie w Los Santos. A teraz tutaj. Już tak sobie jeżdżę in-game ze 2 godzinki, więc już, moi drodzy, mamy 100 godzin prac społecznych, więc już chociaż troszeczkę odrobiłem. Jak macie w ogóle jakieś sugestie na prace społeczne, to piszcie. Jest jeszcze, z tego co wiem, jakaś jedna praca. Patrzcie, cały czas są inne plakaty. Mega dużo tych show jest w mieście. O, widzę, że mam ostatni plakat. Siema, jadę obok swojej haciendy. Tylko, kurde, brak hamulców, brak hamulców. Uwaga, uwaga, okej. Okay. Jeszcze tu mi został jeden plakat do powieszenia i wracam do bazy i zgłaszam oczywiście, że zadanie wykonane. No, dużo takiej śmiesznej roboty będzie. Gdzie to? Aha, tutaj. No, tu jest dobre miejsce na to. Zrobię to z pierwszej osoby, bo to fajnie będzie wyglądać. Proszę państwa. Plakat, panie Franklin. Okej. Okay. The Black Madonna, we believe. No i pięknie se wisi. Okej, okay, robota skończona, ale przed chwilą dostałem informację, że mogę podrobić jeszcze. W sumie jeszcze dzień się nie skończył, ale trzeba się aż kopsać do Paleto Bay. Ale dostanę strój i zobaczycie, co będę robił, więc jadę na miejsce. Dostałem strój, patrzcie, jak wyglądam, jak szefito totalny. Jadę, widzowie, w miejsce umówione, czyli w ogóle śmieszne z GTA to, że jadę sobie z taką prędkością i full cap mi nie spada z głowy. Coś pięknego. Chciałbym, żeby IRL tak było. W każdym razie jadę aż do Paleto Bay, bo na mapie, proszę państwa, pojawiły mi się znaczniki. Jest robota do zrobienia. Okej, okay, to była długa droga. Straciłem mnóstwo paliwa, ale jestem na miejscu. Witam serdecznie. Paleto. Okej, to jest ten sadownik właśnie, bo ponoć brakuje ludzi. W sensie miasto Los Santos wysyła tutaj na wieś ludzi, bo nie ma chętnych do pracy. I mają albo do wyboru wysłać jakichś więźniów, albo gości, co mają wyrok za i prace społeczne, więc aby skorzystać z szatni. Oczywiście mam ubrania, więc ja przebrany, panie drogi mój. Dobra, co dalej? Kierownik mówi, że muszę tutaj skorzystać. Jak to fajnie na farmie jest, co jest? Co, tu można pobrać samochód? W sensie do roboty? Chyba nie bardzo. Ty, albo tu? Są znaczniki, krówa, krowa, ja pierdylam. Pobrać samochód, yo! No i proszę państwa, wszystko jasne. Patrzcie, jak tu jest pięknie malowniczo. Czy ja mam, kurde, zbierać te? No innej opcji nie ma. Jak się panowie nie martwią, wszystko ogarnę. Mhm, proszę sobie odpocząć. Czy to jest to drzewo? Jak to będzie wyglądać? Kliknij E, aby zebrać. Zbieranie owoców, sadownik. Yo! Prace społeczne, proszę państwa. Coś pięknego. Zbieranie owoców z drzewa. Ale jak fajnie się ten pasek ładuje. Fajny skrypt swoją drogą. 5 jabłek. Kolejne drzewo. Kurde, tego tutaj trochę jest. Ale tutaj patrzyłem. Tak, tu mamy jabłka. Drzewo z jabłkami. Drzewo z pomarańczami. Mieszalnia owoców na sok. I punkt sprzedaży soków. To jest robota na dużo dłużej. Brak miejsca w torbie na jabłka. Kurde, dobra, muszę jechać na pomarańcze w takim razie. 10 jabłek zebrałem. Jeszcze mi furę dali. Fajny, kurde. Straszna chileriada tutaj jest. Z pierwszej osoby to fajnie wygląda. Swoją drogą walczę, żeby zainstalować, moi drodzy, GTA na VR-ze. Robię co mogę, w sensie, żeby Five'em mi działał i żebyśmy mogli prawdziwe życie nagrać. Wyobraźcie sobie prace społeczne z pierwszej osoby, tak jak to robię teraz, tylko że z mojej głowy. Ej, to jest do zrobienia bez kitu. Ten skrypt jest mega fajny, tylko że bardzo małe mam te torby. Pomarańcze teraz zbieram. Zebrałem pomarańcze. Dawaj kolejne, gościu. Zbieraj te drzewa, to znaczy te sadzoki. Patrzcie, jaki pokorny chłop po tych wszystkich stultusowych akcjach. No trochę nas wydymali, brzydko mówiąc, szefowie. Ale dobrze, że skończyło się jak się skończyło, że nie jesteśmy w więzieniu, to jest najważniejsze. Można trochę wychillować i wyjść na prostą. Jadę do tego punktu sprzedaży soku, w sensie robienia soku, coś w tym stylu. Muszę na drogę wyjechać, ale dobrze, że mi ufają tutaj. Z tym, że mi dali pojazd, co ja robię? Przepraszam, że się tak brzydko włączyłem do ruchu. Właśnie myślałem też, żeby się przeprowadzić tutaj do Paleto, bo też było dużo ogłoszeń. Ale no tu jest kawał drogi do naszej firmy, do wszystkiego, więc myślę, że dobrze wybrać z tą lokalizacją naszego mieszkania. Dobra, tutaj się ten sok robi, więc ja tutaj skręcam na lewo. Gdzie to się robi? Tutaj? Aha, tutaj jest punkt, dobra. Muszę wypakować te pomarańcze. Okej, okay, idziemy. Ale już sprzedawać nie będę, ja tylko odwiozę, bo zresztą to już nie należy do moich kompetencji. Znowu mgła w Los Santos. Aby przerobić owoce na sok. Przerabiamy owoce na sok, proszę państwa. Prace społeczne. No już z 5 godzin to na pewno zrobiliśmy. Możecie w ogóle pisać, na ile według was w komentarzach Franklin dzisiaj się narobił. Ile godzin
nie spędził w tej pracy, piszcie i to będziemy odliczać od tej stówy, która no, jest ogromną liczbą, no. Cały dzień, proszę państwa, w pracy. Tankowanie jeszcze było po drodze. 100 dolców zeszło z konta, bo zatankowałem pod sam korek, więc no cóż. Ale kurde, wjechanie do swojego garażu naprawdę jest satysfakcjonujące. Dniówa się kończy. Widzowie, padła mi kamerka, soruwa, przed chwilą mi kamera padła, ale to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobało, mnóstwo łap w górę i już, moi drodzy, jutro kolejny odcinek najprawdopodobniej. Nie, pojutrze będzie pewnie Policja versus Złodzieje. Później znowu mamy Prawdziwe Życie, a później pewnie w poniedziałek wielkanocny, proszę państwa, nowy sezon Policja versus Złodzieje. Halo? Pan Franklin Clinton? O, tu pan jest, tak? O co chodzi? Z racji tego, że ma pan wyrok sądowy, musimy pana zwolnić. Niech pan jutro przyjdzie po swoje rzeczy i możemy się pożegnać. Ale skąd pan jest wysłany, bo nie do końca rozumiem. Straż pożarna Los Santos. O kurde, czyli zwalniacie mnie? Tak, jutro może pan przyjść o wypowiedzenia. No to niezły news na koniec dnia, dziękuję bardzo. Widzowie, nie wiem czy to słyszeliście, ale generalnie będąc chyba, to znaczy to jest pewniak, że nie mogę być karany będąc, moi drodzy, w służbie mundurowej. Czyli jednak wylewają nas z roboty. A już miałem powiedzieć, że dzień fajnie się skończył, Bubuś nie zjadł pizzy, gdzie jest Bubuś? Okej, jest więcej problemów. Proszę państwa, do usłyszenia.